najważniejszy film, jaki do tej pory powstał, to jest właśnie ten, który nakręciłem przed chwilą. Dużo ważniejszy od tego najważniejszego filmu jest ten, który nakręcam teraz do Was, panowie. Drodzy panowie, wszyscy, a nie tylko idioci, chcę Was poinformować, że istnieje coś takiego, co się nazywa moralność, czyli zbiór zasad, według których zostaliśmy wychowani. I wpojono nam, że jeżeli kobieta bardzo szybko decyduje się na współżycie z facetem, bo jej się ten facet spodobał, bo jest z nim zachwycona, zauroczona, to znaczy, że taka kobieta jest łatwa i że nie bardzo można liczyć się na to, że jak ona spotka innego, fajnego faceta, to że się zachowa inaczej. Czyli w większości faceci poszukują kobiet, które są, nazwijmy to, dystyngowane. Czyli zachowują dystans, są zdystansowane do facetów, do seksu i wcale nie palą się do tego, żeby wylądować w łóżku u faceta. To znaczy, jeżeli kobieta chce faceta sobie na stałe przywłaszczyć, to przez dłuższy czas mu nie daje, do momentu, aż on się w niej zakocha. I robi to bardzo słusznie, dlatego że facet jak za szybko dostanie, to jest przekonany, że trafił na kobietę tak zwaną łatwą, bo mu łatwo poszło i nie bierze pod uwagę, że ta kobieta mogła się w nim po prostu zakochać, nim zauroczyć. I drodzy panowie, informuję Was, to jest najważniejsza rzecz, o czym dobrze, żebyście wiedzieli, że jak traficie na kobietę mądrą, czyli manipulantkę, czyli taką, która wie, czego chce, co chce osiągnąć, która chce Was usidlić na stałe. Jak kobieta chce Was usidlić na stałe, to jest świetną aktorką i informuje swoim zachowaniem, że jest tak wyjątkowa, że ona nie decyduje się zbyt szybko na współżycie. To znaczy, że taka kobieta potrafi panować nad swoimi emocjami, nad swoimi uczuciami, nad swoją seksualnością, albo może to znaczyć również, że ta seksualność u tej kobiety jest na takim bardzo kiełkującym poziomie i może się okazać, że jak się w niej zakochasz i się z nią ożenisz, to spotka cię to, co 80% facetów, którzy się zakochali i ożenili, po jakimś czasie będziesz chodził na głodzie, ponieważ ona nadal nie będzie łatwa i tym bardziej nie będzie chętna ani do współżycia, ani do tego, żebyś ty rozkochał ją w sobie.